W latach 90. Donald Trump był zadłużony praktycznie w każdym możliwym banku na kwoty, które były niemożliwe do spłacenia przez zwykłego śmiertelnika. Trump w ciągu 4 lat spłacił wszystkie swoje długi i zarobił pieniądze, które pozwoliły mu ponownie być multimiliarderem. Jak to było możliwe? Zapytano Donalda Trumpa, co takiego zrobi, no i odpowiedział wprost: musiałem zmienić swoje życie. Mówiąc prościej, zadbał o swoją produktywność. I ten temat chciałbym poruszyć w dzisiejszym nagraniu. I robię to perfidnie, choćby z tego względu, że mamy wakacje, czas, gdzie ja się nie chcę pracować, a ja Ci chcę pokazać, jak możesz zrobić dużo więcej w dużo krótszym czasie i być bardziej produktywną osobą. Wydaje mi się, że ten materiał będzie dla Ciebie bardzo pomocny. Jeżeli tak, oczywiście proszę Cię o łapkę w górę i subskrypcję. No i myślę, że możemy zaczynać. Mam tutaj telefon, choćby z tego względu, żeby nie zapomnieć o wszystkich najważniejszych kwestiach i czegoś po prostu nie pominąć. Ja nazywam się Adrian Kołodziej, dla osób, które mnie nie znają, i zaczynamy. Pierwszą rzeczą najważniejszą, o której chcę powiedzieć, to jest czas. Bardzo mało ludzi chroni swój czas. Bardzo często chronimy jakieś graty, stare graty w garażu, powiedzmy rowery, powiedzmy łopaty i tak dalej. Czyli chronimy swoje graty, które de facto nie mają jakiejś większej wartości, ale nie chronimy swojego czasu. Ludzie, którzy osiągają w życiu najwięcej, to są ludzie zazwyczaj bardzo produktywni, dla których czas jest ważniejszy niż pieniądze. I rzeczywiście tak jest, że czas jest ważniejszy niż pieniądze, ponieważ każdego klienta możesz zastąpić, każdy biznes możesz zrobić ponownie. Tak naprawdę wszystko możesz zrobić jeszcze raz, możesz zdobyć pieniądze kolejny raz, ale czasu już nie odzyskasz. Czas po prostu biegnie i zauważyłem, że ludzie, którzy nie mają pieniędzy, nie doceniają roli czasu, a ludzie, którzy mają pieniądze, chcą kupić tego czasu jak najwięcej i rzeczywiście ten czas można kupić, na przykład zatrudniając innych ludzi. W tym momencie uwalniasz swój własny czas, możesz go poświęcić na robienie biznesu albo możesz go poświęcić na to, żeby po prostu odpoczywać. Dlatego czas jest rzeczą najważniejszą i naucz się chronić swój czas. Druga rzecz, wielozadaniowość. Zauważyłem, że wielu z Was ma coś takiego, że w tym samym czasie robi 2 albo 3 rzeczy naraz. Mówiąc prościej, piszesz artykuł i jednocześnie sprawdzasz pocztę. Albo piszesz artykuł, wchodzisz sobie na Facebooka. Albo piszesz artykuł i sprawdzasz sobie telefon, czy ktoś nie napisał. Wielozadaniowość według badań obniża bardziej iloraz inteligencji niż palenie marihuany. I niektóre osoby powiedzą, ale ja potrafię jednocześnie słuchać 2 albo 3 osoby naraz, albo ja potrafię robić 2 rzeczy naraz. Badania tego nie potwierdzają. Badania potwierdzają wprost, że nie istnieje wielozadaniowość. Jeżeli robisz 2 rzeczy, 3 rzeczy w jednym czasie, no to tak naprawdę robisz, tak jakby przeskakujesz, tak? Pomiędzy 1, 2 i 3 rzeczą w tym samym czasie. Nie można słuchać 2 osób na raz, tylko przeskakuje Twój mózg z jednej osoby na drugą, z jednej osoby na drugą. W taki sposób działamy. Skup się na jednej rzeczy. Ludzie bogaci bardzo często mają to do siebie, że pracują w ciągu dnia nad kilkoma projektami, czyli prowadzą 2, 3, 4 firmy albo kilka projektów w obrębie jednej firmy tego samego dnia, ale w tym samym czasie pracują tylko nad jedną rzeczą i starają się jak najbardziej na tym skupić. Kolejną rzeczą, która bardzo mocno mi pomogła w mojej pracy, to są tak zwane bloki, praca w blokach. Czyli staram się pracować powiedzmy przez 1,5 godziny i robić zaplanowaną przerwę na 15 minut. Znowu pracować 1,5 godziny i znowu zrobić odpoczynek na 15 minut. Staraj się pracować w blokach czasowych. Nie jesteśmy w stanie utrzymać koncentracji i pełnej produktywności przez cały dzień. To jest w ogóle niemożliwe i nie ma takich ludzi. Więc zawsze każdy z nas będzie w pewnej części dnia nieproduktywny. A praca w blokach pozwala skupić się na jednej konkretnej rzeczy. Pracujemy przez 1,5 godziny, robimy sobie na przykład przerwę. To może oczywiście być 60 minut, to nie musi być 1,5 godziny. Robimy sobie 15-minutową przerwę, czy 10, czy 5-minutową przerwę i znowu pracujemy. Jest to coś, co bardzo mi pomogło i mam nadzieję, że również pomoże Tobie. Następna rzecz. Robienie sobie przerw i rozpraszanie się. Widzisz, jeżeli Ty na czymś pracujesz, powiedzmy nad jakimś artykułem i dostajesz SMS-a i Ty w tym momencie sprawdzisz tego SMS-a, albo co gorsza, pracujesz nad jakimś artykułem, wchodzi Ci ktoś do pokoju i zadaje Ci jedno krótkie pytanie, to potrzebujesz około 20 minut, aby osiągnąć kolejny poziom, ten pełen poziom koncentracji. Czyli jeżeli Ty zrobisz sobie jakąś niezapowiedzianą przerwę, to w tym momencie automatycznie Twoja produktywność spada i Twój poziom koncentracji spada. Będziesz potrzebował kolejnych 20 minut, aby wrócić do tego poziomu koncentracji, który miałeś, zanim tą przerwę zrobiłeś. Dlatego przerwy powinny być zaplanowane. Tak jak ja mówię, pracuję w blokach czasowych, mam potem powiedzmy tą 10-15-minutową przerwę, idę się załatwić, idę po prostu się przejść, cokolwiek. Mogę wsiąść na rowerek, przejechać się kawałek na rowerku, cokolwiek. Ale znowu potem idę do pracy,
i wszystkie moje przerwy, tak samo jak bloki pracy, są zaplanowane. Oczywiście czasami zdarza się coś, co zmusi mnie, żebym wstał i tak dalej, ale staram się tego unikać. Staram się barykadować we własnym domu. Mówiąc prościej, wyłączam na przykład telefon, żeby klienci mi nie telefonowali. Jeżeli przyjeżdża kurier, to nie biegnę, tylko po prostu zostawiam mi to pod drzwiami, nie? Czyli możesz w jakiś sposób dogadać się z innymi ludźmi, żeby ci nie przeszkadzali. I to jest to, co mówię na samym początku. Chroń swój czas, on jest najważniejszy. Kolejną rzeczą jest zwlekanie. Bardzo często ludzie się pytają, czy ja zwlekam w niektórych sprawach. Oczywiście, jestem osobą, która lubi zwlekać, jak każda osoba, i to jest zupełnie normalne, ale staram się zwlekać tylko z rzeczami mało ważnymi. Czyli jak dostanę jakiś list, na który muszę odpowiedzieć, to nie jest tak, że rzucam wszystko i zaraz na niego odpowiadam, tylko odpowiem w wolnej chwili albo kiedy będzie mi się chciało. A z tymi rzeczami, które są dla mnie najważniejsze, nigdy nie zwlekam. Staram się je zrobić na początku dnia, wtedy, kiedy mam największy poziom produktywności, wtedy, kiedy najbardziej mi się chce. Ja swój dzień ustawiłem tak, że na początku dnia robię te rzeczy, które są dla mnie priorytetowe w ciągu całego dnia. Czyli najczęściej w moim wypadku to jest zadbanie o to, aby być zdrowym. Czyli rano zazwyczaj trenuję, idę na siłownię, robię jakiś trening cardio, potem jem jakieś pożywne śniadanie i dopiero siadam do pracy i pracuję nad tymi rzeczami, które są dla mnie najważniejsze w tej chwili, w tej części dnia, i dopiero potem, im jest później, tym pracuję nad rzeczami mniej ważnymi i dopiero na przykład na maile odpowiadam koło godziny 16, nie? Na te maile, które do mnie przychodzą, bo takie maile, zapytania klientów i tak dalej, to już robi biuro obsługi. Kolejna rzecz, którą robię, to jest dzielenie sobie zadań w ciągu dnia pod tym kątem, jak one wpływają na moją przyszłość. Mówiąc prościej, jeżeli ja na przykład napiszę ofertę, to ona napisze ją dzisiaj, nie będzie z niej pieniędzy dzisiaj, ale jak ona będzie dobra, to ona będzie zarabiała, powiedzmy, przez kilka tygodni, albo kilka miesięcy, albo nawet kilka lat. I to jest dla mnie priorytet w ciągu dnia. Potem są zadania, które dają mi pieniądze za mój czas, ale takie duże pieniądze, czyli powiedzmy, odbywam konsultacje z klientami. Klient płaci 500 za godzinę, to jest całkiem sporo, ale to wymaga zaangażowania czasowego. Następnie robię zadania, które dają mi pieniądze, ale nie są to jakieś duże pieniądze, nie? I na samym końcu robię zadania, które nie dają pieniędzy, ale które trzeba zrobić. Powiedzmy, trzeba, nie wiem, obsługiwać klienta, w jakiś sposób trzeba prowadzić z tym klientem rozmowę, trzeba coś wycenić, albo i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu, jeżeli starczy czasu, to są takie rzeczy, które po prostu są wręcz szkodliwe dla rozwoju Twojej firmy, na przykład sprawdzanie Facebook. Jedną z takich rzeczy, których się nauczyłem, która bardzo mi pomogła i zauważyłem, że to jest rzecz, która pomaga wielu ludziom osiągnąć sukces, to jest to, że ja jestem bardzo cierpliwy, nie oczekuję szybkich efektów, szybkich wyników. Czyli jeżeli ja na przykład zacząłem we wrześniu tracić wagę i zacząłem się odchudzać, przechodzi na redukcję, to ja wtedy ważyłem 104 kg. Teraz mamy czerwiec, kiedy nagrywam ten materiał, którego dzisiaj mamy. Zaraz Wam powiem. Dzisiaj mamy 26, widzisz, tak jestem obeznany. Mamy 26 czerwca, ja ważę 73 kg, nie? Czyli czekałem kilka miesięcy, dzień po dniu, trenowałem, trzymałem dietę, liczyłem kalorie, czekałem po prostu na ten efekt. Dzisiaj już mam zarys sześciopaka, taki naprawdę konkretny, mam bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, zresztą pewnie to gdzieś widać, że już mi żyły wychodzą. I potrafiłem czekać wiele miesięcy na efekt, który chciałem osiągnąć. I tak jest praktycznie z wszystkim, z biznesem, z inwestowaniem. Ja jestem bardzo cierpliwą osobą i wiem, że ten cel, który chcę zrealizować, ja go zrealizuję prędzej czy później i nie mam takiego ciśnienia, że go muszę mieć dzisiaj. A ludzie mają coś takiego, to jest też zresztą, wydaje mi się, kwestia tego, że oglądają bardzo często telewizję, że efekty pojawiają się szybko. To jest po prostu kłamstwo, nie? Jeżeli ktoś mówi ci, że dana osoba zarobiła wczoraj 10 milionów, to nie jest tak, że ona wczoraj zarobiła te 10 milionów, tylko ona pracowała na te 10 milionów przez 15 lat. Ja kiedyś widziałem taki wywiad z Mike'em Tysonem, gdzie ktoś powiedział, że on tam za walkę zarobił, nie wiem, chyba 60 milionów dolarów. Jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś mu dał 60 milionów dolarów za walkę? A on mówi, a ty nie widziałeś tego, że ja przez 10 lat codziennie wstawałem rano, codziennie trenowałem, bardzo często nie było efektów, było zmęczenie i tak dalej. I to jest to, o czym mówię. Większość ludzi przez telewizję, przez pryzmat telewizji odbiera to, że jeżeli coś robią, to muszą mieć wyniki tu i teraz, a to jest nieprawda. Jeżeli cokolwiek chcesz w życiu osiągnąć, to musisz na to czekać i musisz być cierpliwy. Następną rzeczą, która jest bardzo istotna według mnie, o której większość ludzi zapomina, szczególnie w biznesie, to jest regeneracja. O ile regeneracja jest bardzo ważna w sporcie, czyli musisz się wysypiać, musisz mieć dobrą dietę i każdy o tym wie, nikt tego nie podważa, to jeżeli chodzi o biznes, to ludzie bardzo często nie doceniają efektu regeneracji.
I ja na przykład mam taką tendencję, że zazwyczaj w soboty nie pracuję. Czasami się to zdarza, ale to jest przeważnie tam powiedzmy do godziny 10-11, ale zazwyczaj w soboty, w niedzielę nie pracuję. To jest czas dla rodziny. Wtedy też mam czas, żeby na przykład robić jakieś hobby, pojechać sobie na strzelnicę. No i generalnie staram się pracować 5 dni w tygodniu, aby te 2 dni odpoczywać. Co mi nie przeszkadza na przykład, żeby w tygodniu więcej popracować. I co jakiś czas staram się zrobić powiedzmy ten tydzień wakacji albo te kilka dni wakacji, albo na przykład cały długi weekend jakiś. Znaczy ja nie jeżdżę wtedy na wakacje, kiedy jeżdżą wszyscy. To jest taka podstawowa zasada. Ja nie będę odpoczywał w momencie, kiedy wszyscy jadą, no bo kiedy są wszyscy, to nie można wejść do restauracji i dzieci wszędzie krzyczą i w ogóle. Też mam dziecko, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli jest zbyt dużo ludzi na małej przestrzeni, no to ciężko jest odpocząć, nie? Ciężko jest wejść do restauracji, cokolwiek zjeść. No to jest po prostu istna tragedia. Ja wolę jeździć, ja mam ten komfort, że mam własną firmę, więc ja mogę sobie w dowolnym miejscu, w momencie po prostu zrobić przerwę i pojechać. Tak samo na przykład nie ogranicza mnie to, że teraz są wakacje, nie? Dzisiaj ma być 33 stopnie. Akurat nie będę pracował pewnie od godziny 12 już dzisiaj, ale to nie jest tego kwestia. Kwestia jest tego, że tego typu, że mnie na przykład pogoda nie ogranicza, nie? Jeżeli będzie grudzień, ja sobie wsiądę do samolotu i polecę na drugi koniec świata, gdzie będzie ciepło. Staram się robić te przerwy. Jeżeli ciebie na przykład nie stać na to, żeby pojechać gdzieś, to staraj się przynajmniej robić przerwy. Jest taka jeszcze fajna rzecz, którą nauczyłem się od Jamesa Altuchera. Powiedział, że mózg zużywa około 30% energii, którą my zużywamy w ciągu całego dnia jako nasze ciało. Czyli jeżeli my mamy zapotrzebowanie na powiedzmy te 3000 kalorii każdego dnia, to 30% tego zużywa mózg. I sprawdziłem, to faktycznie tak jest. Mózg jest najbardziej taki energożerny, więc warto by było przynajmniej każdego dnia znaleźć sobie czas na to, żeby w jakiś sposób się zregenerować, na przykład zrobić sobie dłuższą przerwę, pouprawiać jakieś sporty, zrobić coś zupełnie innego, wyjść gdzieś z dziećmi, żeby też zregenerować się. I to według mnie też jest bardzo ważne. Jedną z najważniejszych rzeczy, która zrobiła ogromną różnicę w moim życiu, to było stworzenie tak zwanego porannego rytuału. Jeżeli czytasz biografię różnych ludzi, to okazuje się, że większość z nich ma jakiś poranny rytuał. On jest inny dla każdej osoby. Ja też próbowałem różnych rzeczy, ale każdy bogaty człowiek ma tak zwany poranny rytuał. Zanim pójdzie do pracy, wykonuje ten swój rytuał. Większość ludzi biednych wstaje rano, pije szybko kawę, wsiada z samochodu, jedzie do pracy, bo są już spóźnieni, a bogaci ludzie stają dużo wcześniej niż inni, powiedzmy tą godzinę, dwie wcześniej niż inni. I mają swój poranny rytuał. Dla jednego to jest czytanie książek, dla innego to jest nauka języka angielskiego, dla innego to jest siłownia, dla innego to jest po prostu poleżenie sobie w łóżku, poglądanie telewizji. Generalnie chodzi o to, żeby mieć jakiś poranny rytuał. I co ja Ci mogę polecić, bo ja próbowałem praktycznie wszystkich metod, kopiowałem za każdym guru i jego metody, aż w końcu doszedłem do tej, która wydaje mi się najbardziej rozsądna. Na początku dnia ustal sobie, co chcesz w życiu osiągnąć, co jest w tym momencie dla Ciebie najważniejsze, co jest priorytetem i to staraj się rano realizować. Czyli jeżeli ja postanowiłem, że poprawię swój stan zdrowia, bo byłem za gruby, nie potrafiłem się już ruszyć, to każdego dnia zacząłem chodzić na siłownię z samego rana. Tak, czyli zadbałem o zdrowie, to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli bym chciał gdzieś wyjechać za granicę, to powiedzmy nauczyłbym się danego języka z samego rana. Jeżeli chcesz rozwijać swój biznes, a nie masz wiedzy, to każdego dnia rano czytaj książkę, na przykład przez pół godziny albo przez godzinę dziennie. To wszystko nastawić się na to, żeby potem w ciągu dnia być bardziej produktywną osobą. Oczywiście ten rytuał też nie powinien być jakiś długi, bo to też prowadzi do zwlekania. I to jest według mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o poranny rytuał. Zauważyłem również, że większość ludzi nie chce czegoś robić, ponieważ jest do tego sama albo robi rzeczy, których nie lubi robić. I co polecam Ci zrobić? Outsourcingować pewne czynności, które nie mają dla Ciebie żadnej wartości. Tak samo u mnie jest. Ja na przykład bardzo dużo czasu poświęcałem na odpisywanie klientom, na biuro obsługi. I pewnego dnia postanowiłem przestać to w ogóle robić. Zatrudniłem inną osobę, która to zrobiła za mnie i według mnie to było świetne rozwiązanie, świetne posunięcie, ponieważ uwolniłem swój czas, który mogłem poświęcić na coś, co lubię robić, co daje mi fajną satysfakcję i frajdę, a to, co nie lubię robić, po prostu zacząłem zlecać innym osobom. I to jest normalne, że w każdej firmie, która się rozwija, nie ma pieniędzy na nowego pracownika, ale zawsze jest sposób, żeby go zatrudnić. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ możesz czasami jakiejś osobie dać wynagrodzenie od Twojego
tego zysku i też ona będzie pracowała. Ja tak pracuję dla wielu firm. Oczywiście mówimy tu o firmach, które dają mi sporo zarobić. To nie jest tak, że jakaś osoba początkująca ma pomysł i przychodzi do mnie i mówi: Adrian, dam ci procent. Nie? To mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, jeżeli dana osoba ma ogromną perspektywę rozwoju i ja w tym momencie się pojawiam, to ja mogę brać procenty od tego, co ona będzie zarabiała i nie musi mi płacić z góry. Ale pamiętaj o jednej rzeczy, że zawsze jest sposób, żeby kogoś zatrudnić na różne możliwe sposoby. I niekoniecznie to musi być pracownik etatowy, ale to jest osoba, która ci będzie pomagała i będzie robiła te rzeczy, w których ona jest dobra, na których się zna, a niekoniecznie ty lubisz robić te rzeczy. To też jest dla mnie ważne. Następną rzeczą, o której trzeba wspomnieć, to jest reguła 20/80, czyli parawo pareta. I tu, to jest coś, co się naprawdę bardzo mocno sprawdza, czyli 20% tego, co robisz, daje 80% efektów. Większość ludzi skupia się na tych rzeczach, które nie dają efektów, czyli robi odwrotne prawo Pareta, a skupia się na wszystkich pierdołach, które nie dają pieniędzy, a potem się dziwią, że nie ma kasy w firmie, nie? I zauważyłem, że ludzie mają tendencję do tego, żeby inwestować w piękne logo, w piękną stronę i w piękny branding, a to i tak nie przynosi żadnych wyników i efektów, więc lepiej te pieniądze zainwestować w budowanie listy, budowanie relacji z klientami, w tworzenie produktów i to da ci większą ilość pieniędzy. Więc wykorzystuj prawo Pareta, zastanów się, co w twojej firmie daje efekty i na tym się skup, po prostu. Jedną z rzeczy, którą nauczyłem się od kucharzy, to jest tak zwane czyszczenie grilla. Dobry kucharz po skończonej pracy zawsze czyści swój grill, nie? Czyli czyści go, żeby smak potraw był dużo lepszy, żeby klienci mieli dużo lepsze produkty. I tak samo powinno być z twoim biurkiem, z twoją firmą. Jeżeli skończysz pracę, to posprzątaj po sobie, weź, no po prostu posprzątaj po sobie, nie? To jest według mnie kluczowe, posprzątaj papierki, posprzątaj jakieś puszki po energy drinkach zero, nie? Posprzątaj kubki po kawie, no dosłownie wszystko, co trzeba, nie? Jakieś papierki. To jest też według mnie kluczowa sprawa. Łatwiej się pracuje w pomieszczeniu, które nie jest zawalone gratami, nie jest takie chaotyczne. Następna rzecz, która ludziom przeszkadza w byciu bardziej produktywnym, to jest potrzeba ciągłej reakcji. Zauważyłem, że jeżeli masz telefon przy sobie, zobacz, ja mam telefon przy sobie i teraz do ciebie mówię, a będziesz się gapił na moją prawą rękę, gdzie mam telefon. Zauważyłem, że ludzie mają tendencję, to ogromną tendencję do tego, żeby po prostu cały czas spoglądać, kto napisał na Facebooku, kto zostawił lajka, sprawdzać komentarze i tak dalej. Ja w ciągu dnia mam raczej telefon wyłączony i staram się z tego telefonu nie korzystać. Jeżeli gdzieś w ogóle wyjeżdżam, to telefon leży w domu, bo potrzeba ciągłej reakcji to jest coś, co naprawdę bardzo mocno zabija naszą produktywność. Stajemy się przez to nerwowi i to tak naprawdę niczemu nam nie służy. Następna rzecz, którą warto robić, to jest tak zwane masowanie celów. Jeżeli chcesz do czegoś dojść, chcesz coś mieć, to musisz w to uwierzyć, że to możesz mieć. A większość ludzi ma bardzo niską samoocenę i nie wierzy, że może mieć takie życie, jakie chce. Więc polecam ci bywać w miejscach, gdzie jest luksus, gdzie są bogaci ludzie, gdzie możesz przebywać w takich miejscach, ponieważ to samo w sobie będzie dla ciebie bardzo motywujące. Kiedyś słyszałem, że Jim Carrey, zanim stał się sławnym aktorem, codziennie przyjeżdżał na plan filmowy i obserwował, jak grają aktorzy, wyobrażał sobie, że jest jednym z nich. I to bardzo mocno pomaga, ponieważ jeżeli masz cel, który chcesz osiągnąć, a on jest bardzo daleko oddalony w czasie, tak? Czyli chcesz być gdzieś za 5-10 lat, to po drodze będziesz miał tysiące powodów, dla których to nie powinieneś robić, powinieneś zrezygnować i to jest zupełnie naturalne. A jeżeli będziesz blisko tych miejsc, które dają ci motywację, to automatycznie będziesz wierzył, że tobie się uda, tylko już jesteś bardzo blisko, jesteś już w drodze, tylko musisz po prostu dalej cisnąć. I to jest rzecz, która też według mnie jest bardzo ważna, żeby tej motywacji nie stracić. Następna rzecz, która jest bardzo praktyczna, która bardzo mi pomogła, to jest tworzenie tak zwanego scenariusza dnia. Nie nagrywa się filmu bez scenariusza, to ja nie widzę powodu, żeby pracować bez scenariusza. Rano wstań sobie, napisz sobie dokładnie, co o której godzinie będziesz robić. Oczywiście to się może zmienić, ale realnie staraj się planować dzień i stwórz sobie scenariusz dnia. Każda osoba, której to poleciłem i która zaczęła to faktycznie robić, powiedziała mi wprost, scenariusz dnia przyspieszył jej po prostu cały dzień, przyspieszył wykonywanie zadań o ileś tam procent, więc nie widzę powodu, dla którego byś nie mógł sobie pisać scenariusza dnia. Po prostu bierzesz sobie kartkę, długopis i piszesz, co od której godziny będziesz robił, o której będziesz miał przerwę, co chcesz danego dnia osiągnąć. To też pokazuje ci, że jesteś w stanie osiągnąć pewne rzeczy, że idziesz w dobrym kierunku, no i przede wszystkim przyspiesza pracę. No i oczywiście robota robotą, ale trzeba też mierzyć wyniki, więc jeżeli masz cele, powiedzmy roczne, miesięczne, tygodniowe, dzienne,
to sprawdzaj po każdym, powiedzmy, tygodniu, co udało się Ci osiągnąć, co udało się zrobić, jak jesteś blisko osiągnięcia zamierzonego celu. To jest podstawa, nie? I tak samo powinieneś kontrolować swoich pracowników. Ja na przykład pytam się ich, co zrobili, kiedy to będzie gotowe, kiedy to będzie realnie gotowe. I pilnuję, żeby to było gotowe, bo jeżeli dasz ludziom 2 miesiące na coś, to oni to będą robili 2 miesiące. Jeżeli dasz im 2 tygodnie, oni to zrobią w 2 tygodnie. A jeśli dasz im 5 dni, to też to zrobią w 5 dni. Nie chodzi o to, żeby ludzi żyłować, tylko chodzi o to, że ludzie mają tendencję do rozkładania sobie pracy w tyle, tak w czasie, żeby po prostu zdążyć do danego terminu. Tak samo jak student, nie? Student ma sesję co pół roku i ma pół roku, żeby się uczyć, a on się uczy zazwyczaj tydzień przed, a niektórzy uczą się 3 dni, a niektórzy idą po prostu na beton, bo się im czasami udało. Więc trzeba też mieć tego świadomość, że trzeba mierzyć cele. Następna rzecz, samodyscyplina. Bardzo często pytacie mnie, w jaki sposób się motywuję, w jaki sposób się motywować, jakie kanały na YouTubie polecam, jakie książki polecam. Prawda jest taka, że każdy, kto chce osiągnąć w życiu sukces, nie musi się w żaden sposób motywować, ponieważ robi to, co chce robić i idzie w tym kierunku pomimo przeciwności losu. To jest tak, że zawsze pojawiają się chwile zwątpienia, ale jeżeli wiesz, co chcesz osiągnąć, to po prostu to osiągasz. Nie wyobrażam sobie Arnolda Schwarzeneggera, który ogląda 30 filmów na YouTubie, żeby zmotywować się na trening nóg. Po prostu idzie i to robi. Wie, co chce i wie, co osiąga. Wie, gdzie idzie, gdzie chce być i to jest według mnie rzecz kluczowa. Jeżeli nie będziesz miał wysokiego poziomu samodyscypliny, nie osiągniesz niczym sukcesu. Więc albo będziesz miał wysoki poziom samodyscypliny, albo nie osiągniesz sukcesu. I prosta sprawa, nie znam nikogo, kto miał problemy z tym, że był niezadowolony, że poszedł na trening, ale znam wielu ludzi, którzy byli bardzo z siebie niezadowoleni, że trening sobie odpuścili. Więc czasami się po prostu trzeba zmusić i mieć wysoki poziom samodyscypliny. Polecam Ci również zamieniać czas nieproduktywny w czas produktywny. Powiedzmy, stoisz gdzieś w kolejce, możesz sobie coś poczytać. Jesteś u lekarza, masz czas, zamiast marnować ten czas, sobie coś czytasz. Jeżeli na przykład żona idzie do sklepu, masz czas, masz książkę jakąś w samochodzie, czytasz sobie książkę. Zamieniaj czas nieproduktywny w czas produktywny. Jak kiedyś moja córka była bardzo mała, to brałem ją do wózka, ona spała sobie, ja jeszcze jechałem na spacer, słuchałem sobie audiobooka i tak się nie byłem w stanie z nią pobawić, a ona sobie po prostu spała. Ja to wykorzystywałem do tego, żeby się edukować i nie zaniedbywać też rodziny. Więc w każdym razie zamienię czas nieproduktywny w czas produktywny i to też Ci bardzo mocno w życiu pomoże. Na sam koniec powiem tak, bardzo często pytacie mnie, czy teraz jest dobry czas, żeby inwestować w nieruchomości, żeby inwestować na giełdzie, żeby robić biznes. Najlepszy czas, żeby zasadzić drzewo, to było 25 lat temu, a kolejny taki czas to jest teraz, więc jeżeli chcecie coś osiągnąć, chcecie być czymś bardziej produktywni, chcecie podkręcić sobie śrubę, to teraz jest na to najlepszy czas. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał, proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę, wybacz, że teraz tak mało profesjonalnie, gdzieś tu na ogródku, no ale są wakacje i też łatwiej mi się zmotywować, żeby nagrywać materiały w takim właśnie klimacie, gdzie jest po prostu trochę luźniej. Pozdrawiam. Hej.